Rysunkiem zajmuję się ponad 17 lat. W tym czasie pracowałem też jako artoterapeuta, najpierw ze schizofrenikami paranoidalnymi, później pracowałem w ośrodku monerowskim z uzależnionymi. I chciałbym opowiedzieć o terapeutycznym aspekcie sztuki. Każde zachowanie musi zaspokajać jakąś naszą potrzebę. Na poziomie świadomym albo na poziomie podświadomym. Taką potrzebą na poziomie świadomym może być głód, ale dużo ciekawsze są te potrzeby z poziomu podświadomości. Taką potrzebą z poziomu podświadomości jest na przykład potrzeba uwagi, potrzeba budowania swojej samooceny. I kiedy ja zaczynałem rysować, tak naprawdę dla mnie na tym początkowym etapie sztuka dawała mi dobre rozładowanie, dobre, bezpieczne, a nawet korzystne rozładowanie emocji. I dawała mi pole autoekspresji. Na następnym poziomie, kiedy już zacząłem mieć po paru latach warsztat, to co robię zaczęło być atrakcyjne, zaczęła budować moją samoocenę. I obecnie jestem mogę powiedzieć, na takim trzecim etapie, w którym sztuka jest już moją pracą, jest moim zawodem. Wierzę, że Bóg dał mi dar, żebym leczył siebie i leczył innych. Tutaj pracuję nad grafiką dla Aliego. To bardzo bogaty Arab, którego poznałem swego czasu rysując na rynku. Zainteresowała go moja praca i zatrudnił mnie. Zrobiłem dla niego serię grafik za bardzo porządne pieniądze. Najlepsze błogosławieństwo finansowe w moim życiu. I zaproponował mi wyjazd do Londynu z dwoma swoimi designerami na Freeze Art i Freeze Master. Opłacił nam podróż do Londynu, spanie i Freeza, żeśmy mogli zobaczyć jedne z największych targów sztuki w Londynie. Znajdujemy się na Freeze Art Festiwalu, skupiającym bardzo dużo galerii sprzedających, handlujących sztuką. Jedna z największych i najpoważniejszych targów sztuki na świecie w Londynie. Bardzo duża, bardzo impreza skupiająca wielu artystów, wiele galerii, wiele miejsc. Fascynujące miejsce, jestem gdzieś tam w wielkim szoku. Tak naprawdę ilości tych wszystkich rzeczy dopiero wszedłem, bo ona kazała mi wrócić i zostawić moją pracę. Ale jest dobrze, już wróciłem i mogę działać. You like it? Yeah, I like it a lot. Yeah. Why? I don't like it that much actually. Why do you like it? I like it because it's a different perspective, it's a different way of looking at something. It shows emotion through space, which is like painted in a different way. You know what I mean? Mm-hmm. Yeah, and you can see like knives going through it, so I think that kind of people can tell how it's feeling.
You like it, this? Yeah, no, I get it there. Just touch on it. Why? Well, as I said kind of before, I like the colours, how they must have laid it out. It must have actually been quite hard. With like layering the colours and then putting like the texture into it. Like it's really special kind of thing. Yeah, it's laid out nicely. Okay. Favorite? Your first freeze? My first one, yeah. You freeze. Happy? You lucky? Hey, even happier meeting this person. I bumped into a couple of people that I haven't seen for a long time. So you artist? You water? Yeah, artist. I'm working in arts. I work for a live arts company. Mm-hmm. And they've got an exhibition in England at the end of the month. It's called The Spill. And it's the live art. Okej. Są już trochę zmęczeni artystami, bo co chwilę po prostu artysta na artyście. To jest tak dużo wydarzeń kulturalnych, że ciężko jest tak naprawdę nam w te parę dni, które tu jesteśmy, objąć to wszystko. Bardzo wielu ludzi, z którymi rozmawiałem, którzy oglądali moje prace, mówili: wow, masz dar, masz talent, niesamowite. I mówili o sobie, że oni nie mają daru, nie mają potencjału, nie mają talentu. Chcę ci powiedzieć, dar Boży jest w tobie. Dar Boży jest w każdym człowieku. Natomiast w dar Boży trzeba włożyć uczciwą pracę. Ja włożyłem ponad 17 lat mojej pracy w mój rozwój. I w tej chwili zbieram tego owoce. Chcę ci powiedzieć drugą rzecz. Nie daj się okraść. Bardzo wielu ludzi jest okradanych, zamykanych na swój potencjał, swoje możliwości przez krytykę, przez brak wsparcia. Żeby coś się stało, najpierw trzeba w to uwierzyć. Człowiek nigdy nie stworzyłby samolotu, gdyby nie wierzył, że może latać.
Ja też miałem na przykład miejsca zniechęcenia, miejsca, w których naprawdę byłem bardzo, bardzo zniechęcony i zmęczony, ale wytrwałem, zostałem i rozrosłem się do tego miejsca, do dnia dzisiejszego. Chciałbym ci opowiedzieć o miejscu, które było dla mnie wspaniałym miejscem i dzielenia się moim potencjałem, a z drugiej strony miejsca, w którym mogłem się czegoś nauczyć, tak? To jest Slot Art Festival. 2 lata uczyłem tam robić maski z gipsu i 2 lata dokumentowałem też ten festiwal. Jeżdżę tam 13 lat. I to jest miejsce, gdzie... To jest festiwal artystyczny, mój ulubiony, na którym jest bardzo dużo warsztatów, przeglądów filmowych, teatrów, koncertów. I w ramach tych warsztatów można prowadzić warsztat i dzielić się swoim potencjałem, albo brać udział w warsztacie, których jest bardzo dużo. I tych warsztatów jest tak dużo, że myślę, że na pewno można, każdy może znaleźć coś dla siebie. Przenieśmy się na chwilę do Lubiąża na Slot. Tutaj możemy zobaczyć jednego z moich kolegów, również artystę związanego mocno z festiwalem, Człowieka Drzewo, który pokazuje jeden ze swoich gadżetów, grającego grzyba. To jest MP3 przerobiona w taki sposób, żeby wyglądała jak grzyb i ten grzyb faktycznie gra muzykę. No. Jeździmy, drzewo też chyba około 10 lat jeździ na Slot. I jest to miejsce, w którym można się spotkać naprawdę z postaciami, które dużo mi dały, takimi jak Cy Rogers, David Pierce, takimi jak Leszek Korzeń, terapeuta uzależnień, ludźmi właśnie z tego kręgu No Longer Music, z Licą, którzy są naprawdę ciekawymi i bardzo inspirującymi ludźmi z wielkim doświadczeniem. To jest tylko maleńka część tego, co oferuje Slot, plus multum koncertów, multum warsztatów, których jest po prostu olbrzymia ilość. No, my mamy z drzewem parę swoich ulubionych, jak warsztat Kowalski, czy warsztat motocyklowy u Bonanerges. Bonanerges to jest kościół na Harleyach, który prowadzi na Slocie warsztaty motocyklowe. I chciałbym ci polecić to miejsce jako fajne miejsce szukania swojego rozwoju, swojego potencjału, ponieważ jest bardzo dużo warsztatów i tak naprawdę dużo możliwości do wybrania czegoś, ponieważ dar jest różnorodny i znalezienia czegoś, co będzie twoje. Ale tamtą nogę bliżej daj. Dziękuję. Kto chce zabrać nogę? Nie pora. Okej, mamy. Teraz. Zatek. Tam gdzieś jest lana. Jeśli miałabyś wygięte plecy, to mogłabyś dotknąć. Mamy to? Nie mogę. No nie możesz. Daj mi to. Czekaj, bo ślizgają ale mi się ręce. Zrobić to inne. Czekaj, teraz uda. Zlecieć? To mnie za swoją głowę tam. Za kostki. Ale to jest tak, że trzeba wyciągnąć ręce kolego, tak? Złapiesz ją za ramiona. No, opuść swoje nogi trochę, zegnij kolana. Tak, oprzyj się na pewno. Teraz ty staniesz na rękę, żeby trzymał na pierwszy. Robisz zdjęcie. Prędy śpi niż oni.
Uwaga! Dobra, czekaj, no. Okej. No. Moje wystawy organizuję od wielu lat na terenie Wrocławia i Katowic. Pierwszą taką samodzielną wystawą była wystawa w sektorze trzecim, inkubatorze organizacji pozarządowych. Później miałem takie wystawy dwukrotnie w klubie Kalambur. Miałem taką wystawę w Strefie Zero. Miałem grupową wystawę z niezależnym ruchem artystycznym Yellow na Wydziale Architektury. Miałem wystawy organizowane przez zaprzyjaźnione stowarzyszenie z Katowic w klubie Teoria dwukrotnie. I w pewnym momencie pojawiło mi się kolejne takie błogosławieństwo, jakim była wystawa w bardzo prestiżowym ośrodku kultury i sztuki we Wrocławiu. I tą wystawę zorganizowałem pod hasłem, które wydało mi się najwłaściwsze: Ad Majore Dei Gloriam, przede wszystkim chwała Boża. No i to wydarzenie chciałbym wam teraz pokazać. Przenieśmy się na środek wrocławskiego rynku, do Ośrodka Kultury i Sztuki. Które? Ja raczej suchą igłą nie robię, wiesz, raczej jak nie, coś... Nie, rapitograf, tylko wygląda... Rapitograf, cieńkopis, ołówek, kredka akwarelowa. Wiesz co, to jest tusz, ale to nie jest w ogóle, to nie jest moje, to jest Grzesia Myszkiera, wiesz? To jest tak, że ja mam tutaj... No właśnie. Ja mam tu... A skumajcie, że to jest człowiek, który przestał rysować na rzecz grania muzyki. Cześć. No, to akurat moja była jeszcze z czasów plastyka, ale to gdzieś mi zostały stare zdjęcia. Nie. Nie będziesz jej znać, wiesz, to... Kręćmy dalej, zobaczmy. No. Idź do przodu, tam będzie, znajdziesz wino. Idziemy na zewnątrz, robić zdjęcia z okna. Dobra. Jakieś opinie? Mnie bardzo interesują wszelkie ciekawe opinie na temat mojej pracy. Alek jest młodym artystą, który urodził się w 1984 roku. Od dłuższego czasu zajmuje się tym, co tutaj Państwo widzicie. Nie jest tylko rysownikiem, malarzem, ilustratorem, jest także twórcą filmowym i to też z tego, co widać, ta pasja właśnie się jego odbywa. O swojej twórczości jakby więcej i szerzej na pewno Alek każdemu z Was opowie. Ja chciałem tylko jakby powiedzieć takie moje osobiste przemyślenia na temat tej sztuki, tej bardzo specyficznej sztuki. Alek odwołuje się, czy czerpie inspirację z takiej szeroko rozumianej kultury ilustracji, animacji, może nawet z kultury mangi japońskiej, ale także z tego świata graffiti, który gdzieś tam obserwujemy. Z drugiej strony na pewno widać, że sięga aż tak głęboko jak być może iluminacje średniowieczne, czy to są takie specyficzne ilustracje bajek z XIX wieku. Jak widać czasami nawet strasznie tutaj w jego twórczości. Posługuje się różnymi technikami, od rysunku poprzez malarstwo, ale nie jest mu obce z tego, co wiem, także eksperymentowanie z różnymi nowoczesnymi sprawami. Jakie skojarzenia, jakie odczucia wywołuje w tobie ta praca? Pierwsze odczucie to jest takie, że chciałbym widzieć więcej kolorowych prac. Ponieważ to są tylko dwie, które widziałem. Wydaje mi się, że jest to dobry okres. Wydaje mi się, że ten kierunek ma już dość mocno rozpracowany. I z kolei oczywiście rozumiem, jak osoba wyciągnęła. Tak? Tak, bo masz potencjał. Cześć. Cześć, bo ja nie dam rady jeszcze. Ale... Swoją kreskę połączysz z malarstwem i wprowadzisz jakieś dodatkowe elementy przetwarzania faktury.
to mogą z tego powstać bardzo interesujące rzeczy. Chciałbym je w przyszłości tutaj zobaczyć. Może razem, jak będziemy coś robili. Często przywołujesz takie symbole, które mają jakieś odniesienie do twojej wiary. Fajne jest to, bardzo mi się podoba, że używasz w pracach osób, rysujesz osoby, na których ci zależy. Zaprosiłem całe stado fotografów, więc mam... ja mam, nie wiem, myślę, że będę miał 1000 zdjęć z tego i myślę, że tu nie przesadziłem. Ja powiem, że bardzo interesujące jest, że jest to odcień szarości. I że ta szarość jest tak głęboka i tak interesująca. To świetnie widać w tym roku. Bo ja żyję w tej chwili w jednym wielgaśnym chaosiku i muszę mieć... Cześć. Wchodź, wchodź. Ja już miałam, ja już byłam tam w środku. Miałeś fantastyczne zdanie, że jest twoje zdanie. Przede wszystkim to, co czujesz na kolanach. Boże, że nie wiesz, jak się z tym pracę, to jest też bardzo ciekawe. Chciałaś mi natchnienia. To mnie umierało. Na przykład chciałem w ogóle powiedzieć, zanim, że tak powiem, Zuzka mi przerwała, że była praca, która na mnie dużo bardziej wpłynęła niż praca Beksińskiego, ale kto to był, to nie mam pojęcia. Bo na środku było oko, dwie wieże, które zamieniały się w głowy. I to była praca, przy której ja wiedziałem, co ja chcę później w życiu robić. To do Beksińskiego odwoływanie się to jest takie... Nie, ja się nie zgadzam z tym, żeby ten proces się jakkolwiek odwoływał do Beksińskiego. No może tylko przez to, że jest jakiś klimat taki... Ale Beksiński jest surowy, zimny... Znaczy Beksiński robił w ogóle coś innego. Rodziną, prawda? Nie. Rodzinę masz tutaj. O, przedstawię ci, to jest mój tata. Na przykład. To jest człowiek, który uczył mnie. Uczył. To jest człowiek, który uczył mnie rysować. Ten. Mój tata, mój malarz. Cześć. To jest człowiek, który uczył mnie, jak. Ja pierwsze rysunki, jakie robiłem, to były przerysowywałem rysunki taty. Takie szkice na serwetkach. Tata mnie uczył, jak wycieniować buzię, jak zrobić proporcje. Siemaneczko. W 2016 Wrocław został europejską stolicą kultury i pojawiła się opcja zrealizować projekt, na którego realizację czekałem już od paru lat. Miałem taki pomysł na wykonanie serii odlewów ludzkich twarzy. Seria, żeby odlać twarze z gipsu i umieścić je na ścianę. Uczyłem się dawno, dawno temu. Miałem praktyki u takiego dość rozpoznawalnego wrocławskiego rzeźbiarza, pana Wysockiego. I tam właśnie nauczyłem się odlewać twarze w gipsie. Później uczyłem właśnie tego na slocie. Później robiłem jeszcze takie różne na ścianie u mnie w domu w ramach jakiejś takiej mojej wariacji. Zrobiłem sobie kilka takich odlanych twarzy moich znajomych. No i chodziło mi po głowie to, że to byłby fantastyczny efekt, gdyby tych twarzy było naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I w ramach Europejskiej Stolicy Kultury pojawiły się pieniądze, mikrogranty na realizację jakichś działań artystycznych. Starałem się o pierwszy grant na Wrocław, bo to moje rodzinne miasto i chciałem bardzo zrealizować tą rzeźbę właśnie we Wrocławiu. No ale generalnie nie przyznano mi pieniędzy na Wrocław. Dostałem grant na dowolne miasto Dolnego Śląska poza Wrocławiem. No i tutaj pojawiło się pytanie, które? Wytypowałem trzy miasta, do których mielibyśmy rozsądny dojazd. Świdnicę, Oławę i Trzebnicę. I zacząłem od przyjażdżki do Świdnicy. Zostałem bardzo dobrze przyjęty, dostałem wsparcie od bardzo, bardzo, bardzo dużej ilości różnych ludzi, łącznie z wiceprezydentem Świdnicy Szymonem Chojnowskim,
Robertem Kuklą, który był jednym z, no jest jednym z najpoważniejszych postaci, jeśli chodzi o sztukę w Świdnicy. On to bardzo, bardzo ciekawy świdnicki artysta, który maluje olbrzymie, piękne anioły z Kościoła Pokoju. I on mi bardzo pomógł. Pomógł mi też jeden z mieszkańców, który obwiózł mnie po praktycznie całej Świdnicy, pokazując mi najlepsze ściany i różne murale, które wykonano właśnie w Świdnicy. No więc decyzja była prosta, zdecydowałem się na Świdnicę. I tam przy współpracy z miejscowymi stowarzyszeniami promującymi Świdnicę, przy współpracy z Urzędem Miasta i wiceprezydentem, zacząłem realizować rzeźbę Twarze Dolnego Śląska. Odlaliśmy ponad 90 twarzy najpierw z gipsu, około 90 twarzy z gipsu, później z zaprawy sztukatorskiej. No i generalnie było to jedno z najpoważniejszych błogosławieństw 2016 roku. Świdnica 24 napisało mnie w mojej rzeźbie dwa artykuły. Zaliczyłem też wywiad w telewizji, w Echo 24. No i tutaj możecie właśnie oglądać realizację tejże rzeźby. Myślę sobie o tym, że chciałbym zrobić tą rzeźbę jeszcze po raz kolejny, tylko że większą, na większą skalę. Może zrobić ją w formie jakiegoś cyklicznego, corocznego eventu, gdzie dochodziłoby co rok nowe twarze. Chciałbym to zrobić w skali 1000. Na przykład 1000 twarzy. No, tylko że potrzebujemy na to jakichś funduszów. Przez ostatnie 4 lata dokumentowałem bardzo dużo różnych artystów i różnych wydarzeń kulturalnych, bo pierwsze założenie tego filmu było inne. Chciałem pokazać wielu artystów, chciałem pokazać pewien portret środowiska, te wszystkie wydarzenia kulturalne, które dzieją się we Wrocławiu i nie tylko. Natomiast po rozmowie z moją nauczycielką budowy scenariusza, panią Misiek, doszliśmy do wniosku, że dużo lepiej będzie zrobić porządny, solidny portret dokumentalny i że tak naprawdę każdy z moich bohaterów zasługuje na oddzielny film. Ale mimo wszystko te wszystkie wydarzenia, te wszyscy bohaterowie są tak atrakcyjni, że chciałbym chociaż w szybkim rzucie i w telegraficznym skrócie, może w formie jakiejś delikatnej zajawki, chciałbym wam ich pokazać, bo myślę sobie, że chciałbym do nich wrócić i zrobić po prostu, myślę, osobne filmy na ich temat. Teraz moglibyśmy zacząć wymieniając tą listę różnych intrygujących postaci od glinoludzi. To bardzo ciekawa inicjatywa, która na wrocławskim rynku pojawiła się gościnnie, a cyklicznie pojawia się na święcie ceramiki w Bolesławcu. Zobaczmy to. Wszyscy jesteśmy z tej samej gminy, z ziemi tej samej, wciąż obiecanej. Wszyscy jesteśmy z tej samej gminy, czasem się tylko pięknie różnimy. Wszyscy jesteśmy. Wszyscy jesteśmy z tej samej gminy, z ziemi tej samej, wciąż obiecanej. Wszyscy jesteśmy z tej samej.
samej gliny, czasem się tylko pięknie różnimy. Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny, z ziemi tej samej, wciąż wszyscy jesteśmy. Widzicie na przykład to? Byle sobie, kurczę, taki skała, kamień, kurczę, cokolwiek. Patrzymy się na bruk, widać strukturę. I na przykład można to wykorzystać jako prześwit, żeby na przykład na skórę nałożyć. Jest jak przecież jak widać. I na przykład na skórę taką strukturę mógłby nałożyć. I zmienić na przykład barwę, kolorów inna woda. I już kompletnie inaczej to widać. Grzyby też są prawdziwe? Tak. Na przykład ze skały uformowała taką jakby dziuplę, z której wychodzi takie oko, nie? Ze skał. Cybernetyczne drzewo. Gałąź, kurczę, sobie leży, kurczę. Ktoś mógłby, jakby wyszły akta, to mnie... Jak słyszałem o aktach, kurczę, to takie coś. Zacząłem kombinować, jakby ukrywać cybernetyczne rzeczy. I tak sobie pomyślałem, nie chcemy akta. Ja się poczułem przez Wojtka szarym człowiekiem, wiesz? Ja wycinałem ostatnio anioła w granicie piłą mechaniczną. Robiłem rzeczy z lateksu, gdzie na przykład chodziłem ze spaloną ręką zrobioną z lateksu. Z podbródkiem. No. Robiłem rzeczy z metalu. Zrobiłem filmy. Pracowałem na wykopaliskach archeologicznych, na planach filmowych, ale się poczułem jak spokojny człowiek w ogóle. Właśnie nie. Ja poczułem, że trzeba iść dalej. Człowiek-drzewo jest chyba jednym z bardziej znanych i rozpoznawalnych wrocławskich performerów i przy okazji rzeźbiarzy. Przerobił swój pokój na las, a przy okazji jest moim kumplem. No i zaprosił mnie właśnie żeby zobaczyć glinoludzi. A ja jego w podzięce zaprosiłem na wystawę Marceliny Groń, mojej koleżanki. Możemy ją tutaj zobaczyć. Wystawa odbyła się w Skibie. Skiba to jest szkoła, w której skończyłem kierunek filmowy. Miejsce, w którym również jest pełno niesamowitych artystów. I miejsce, o którym kiedyś w przyszłości chciałbym też zrobić następny film. Na świat przychodzisz, jesteś jak ta bula rasa. Gdy umysł się rodzi, jest niczym bezkropna masa. Doświadczeniami, wzorami kształtujesz się przez lata. Z wieloma drogami twoja ścieżka się przeplata. Możesz być Hitlerem albo kolejnym papieżem. Chyba że za sterem kierunku nie obierzesz. Większość nie obiera, potem żałuje na starość, że w kwestii kariera w życiu nie poszli na całość. Kariera nie kariera, rap to moja racja stanu. I żadna bariera, no wytmury aż kawanu. Nic z tego rapu nie wstrzyma, chyba że w końcu stresnę, ale w rapie zatrzymam. Moje życie doczesne na świecie nie było prędzej takiego sposobu, żeby człowiek mógł wszędzie być w miejscach tego globu. Dzisiaj wchodzę na stronę, odwiedzam Japonię, jutro tam podpatrzone rzeczy nagram przy mikrofonie. Moje rap życie ma sens, cieszę się z tego niezmiernie. Mógł ruszyć i dać kęs, a nie wegetować biernie. Można życie zmarnować, inni nie mieli możliwości w ogóle egzystować, nie zmarnuj tej możliwości. Niech Wójcic, którego rysuje Mariusz, jest znanym na cały świat mówcą motywacyjnym, mówcą chrześcijańskim. Facet nie ma rąk, nie ma nóg, skacze ze spadochronu, gra w golfa, ma fajną żonę, dzieciaka, 4 miliony lajków na fejsie i generalnie jest niezwykle intrygującą postacią. Natomiast Mariuszowi udało się przekonać organizatora do tego, by mógł się spotkać z Wójcicem osobiście. Coś tam się kręci? Chyba wiem gdzie nawet. Nie mogę doceniać tego pomysłu. Człowiek niezwykły, człowiek pełny miłości, pasjonat życia, dobrota filozofii.
strony na YouTube towarzyszą mi łzy i radość. Jak słyszałem, ponad 4 miliony fanów na Facebooku, myślę, że po wizycie w Polsce ta suma się co najmniej podwoi. Czy pomożecie nam dobrze widać? Thank you, Lord, for their love. Thank you, Lord, that you would give them strength. Thank you, God, that you would give them everything that they need. Rap!
Na zakończenie chciałbym wam opowiedzieć o moim ulubionym artyście, tym największym i najbardziej niezwykłym, tym, który wymyślił mnie i stworzył, tym, który wymyślił ciebie i stworzył, tym, który wymyślił świat i stworzył, tym artyście, który podpisał się w swoim dziele swoim własnym imieniem. Ja jestem. I kiedy człowiek mówi ja jestem, wymawia imię swojego twórcy. I dla mnie jest to takie piękne i niezwykłe. I chciałbym zachwycić się, że tak powiem, ogromem i niezwykłością jego dzieła. A co do nas, widzimy się w następnych filmach. Pokój z wami. Starocie i antyki, a nowy stary przebój to odkrycie Ameryki. Co do dzisiejszej muzyki podchodzą nie bez krytyki, bo wiedzą, że nawet nie umywa się do klasyki. Sram na T-Pain'a, jak i na Lila Wayne'a, bo barwa wokali z autotune'a jest beznadziejna. Wyjebane mam, tak samo na melodynę, bo przez taki chłam wypromowano mandarynę. Wolę brzmienie analoga i DJ'ów z winylem, a nie promowane loga z talentu promilem. I wolę filmy stare z windą czy pazurą, ponad nowe nie jarę, puste z autocenzurą. Kobiety bez silikonu i tapety na twarzy, zamiast szkieletorów z Photoshopa kolarzy. A ponad wszystko to najbardziej człowieku chciałbym nie widzieć artystów grających z playbacku. Wiesz o czym mówię, to jesteś tym procentem, co w domu czy w klubie liczy się z ludzi talentem. A nie wierzy ślepo tym, co w marketingu mocni, komercyjnym trepom i mistrzom autopromocji. To dla tych, co kochają starocie i antyki, a nowy stary przebój to odkrycie Ameryki. Co do dzisiejszej muzyki podchodzą nie bez krytyki, bo wiedzą, że nawet nie umywa się do klasyki. Oglądałem teledyski, a dzisiaj mi tyłki pokazują i cycki. Muzyki już tam nie ma, zastąpiła je pandemia. Hały, od których w kraju całym rosną pedały. Ludzie mieli ideały i wartości, lecz te jednostki nie miały i policzalności. Teraz ludzi zdobi szata i szpanera BMW-cą, bo od zarania świata tak cię piszą, jak cię widzą. I tak puste lale, co okupują lokale, muzyki nie słyszą wcale, ale przybyły na balet. A żeby w ubikacji oddać się penetracji, to sposób kopulacji jest nowej generacji. Aż ty mi się żygać nie tylko od żarcia, bo wszędzie już widać efekty etyki wyparcia. Słuchaj filozofa, gdy dusza twa cierpi z głodu, człowieczeństwo się cofa, choć technika brnie do przodu. Do plastyki.